Cześć, a więc kontynuujemy sobie epizodzik szósty, bo jeszcze nam się nie skończył. I zobaczymy, jak nam teraz pójdzie, bo jak widać akcja nabiera rozpędu. To oczywiście pomijamy, bo to widzieliśmy. Tak, epizod szósty po raz kolejny. I którymi bohaterami tym będziemy razem? Tym razem będziemy. Wow, już mi się słowa mieszają. Tak, mamy, jak widać, kontynuację naszych bohaterów w wodzie, których w poprzednim odcinku nie zastaliśmy. Ale jak widać, wcześniej uciekli jakoś stąd. Więc nie było tak źle. Albo teraz ja będę uciekał dopiero. O, jak widać, chyba tak. Dobra. Tak więc szukamy wyjścia. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale dobra. Co do rury? Nie. Dlatego, żeśmy ich nie zastali, bo jakoś panowie i panie uciekli. No dobra. Wow, znalazłem rurkę. Nie wiem, co mi to da. Ale czekajcie, bo tu coś jest. Tu jest jakiś cel pod nami. Tylko nie za bardzo wiem, jak to jeszcze ogarnąć. Wow, Kamiś chyba zaraz się utopi, czekajcie. Nie wiem, czy da się tutaj nabrać jakoś powietrza. Ale o właśnie, miło by było. Ajajajajajajajaj. Jest tu coś? No nic, no szukamy dalej. Jak widać, łatwo to nie jest. No, nurkuj. Nie wiem, drzwi spróbujemy otworzyć, czy coś takiego. Nie no, to nam nic nie da. Z drugiej strony też. I to musi być coś tutaj. Nie za bardzo cokolwiek tutaj widzę. Ale to dlatego, że zawsze... Oj. Wow, po raz kolejny rurka. Ale to dlatego, że po prostu zawsze panikuję. Czemu tu nic nie można zrobić? Zawsze panikuję jak... Ach, się topię niestety. No nic, niestety chyba Kamil zrobi kaput. No nic, szybko wypływamy i próbujemy ponownie. Na łap powietrze. I jeszcze raz. Bo ja tu po prostu nie widzę żadnego głębszego sensu. Tu idzie jakaś rura. Tu też idą rury. Ha. No i co w związku z tym? Tu idą rury, skaczmy jak kangury. Ha. Ta rurka idzie tutaj, w ściankę. O właśnie, tu jest coś, jak widać zaczęło nam migać. Ale nie za bardzo wiem gdzie. Tutaj? O, jest, dobra. Jakimś cudem coś znalazłem teraz, aby to wszystko poruszać, ale jak wiecie, mam problem z ruszaniem myszką w tą stronę, o właśnie. Nie wiem czemu. Przecież robię dokładnie ten ruch, ale no... Nic mi się nie udaje. No ruszaj, Kamil, ruszaj! No co jest? Nie wiem. Albo moja myszka źle działa. Albo... Och! Jest! Jest czy nie? No niestety... Rurka nam się złamała. Tak więc płyniemy po kolejną. Ona gdzieś tu była. Ale niestety utopiliśmy się ładnie, pięknie. No nic. Jak wiecie, no często mam porażki w tej grze. Ale co tam. Nie łamiemy się. Oczywiście już wiemy, o co chodzi. Tak więc dlatego leżą tutaj dwie rurki. Ponieważ musimy je wziąć i otworzyć te kratki. Tak już mnie łapa boli od ruszania tą myszką. To oczywiście pomijamy. I dobra. Nurkujemy i już chociaż wiemy, o co chodzi. Tak więc bierzemy jedną rurkę, która jest tutaj. Tak będzie lepiej. Ciach. I płyniemy do tej kratki. No dziwne, że na to wcześniej nie wpadłem. Uwaga. No, nie za bardzo mi wychodzi to ruszanie tak szybko myszką. O. Dobra, jedna się złamała. Ale to nic, płyniemy szybko po drugą. Chyba, że znowu się utopię. Gdzie ona była?
Wow, super sprawa, rurkę mi zawinęli. Gdzie ona jest? Ej, no, przecież ona tu była wcześniej, były dwie rury. No nic, czekajcie, lepiej wypłynę, bo zaraz znowu będę miał problem. Ale naprawdę przyznam, że te rurki... Było ich więcej. Ktoś mi zarypał rureczkę. I nie... O! I nie wsadzę ją... Och! Więcej w dziureczkę. Dobra. Próbujemy. Tylko szybko muszę ruszać. Pewnie to słychać, ale to nic. No. Jest. I takim oto sposobem udało nam się wydostać. No jak widać było ciężko. No ale ładnie, pięknie. Daliśmy sobie radę, oczywiście ze zginięciem. Wyłaź. Chociaż raz się utopiłem w tej grze. Ho, ho, ho. Możecie mi pogratulować. No co taki zmachany? Dobra, yeah. No, takim oto sposobem idziemy sobie dalej, mimo że tam nasi przyjaciele nas szukają. Czekajcie, bo tu coś leży. Oczywiście amunicja. Oczywiście. I co my tu mamy? Rurę. I takim oto sposobem... Kurde, teraz na właśnie... dobra, musimy się cofnąć. Czekajcie, bo trochę pomyliłem drogi. A gdzieś tutaj przecież są moi przyjaciele, ale to nie ten czas i nie te miejsce akcji. Jak widać, tu wcześniej były potworki, już ich nie ma. No tak, ale musimy... Wow! Się cofnąć! Tak, zaraz znowu zginę. A to wredna bestia. Dobra, mniejsza z tym. Nagle tak na mnie wskoczył jeszcze te piranie. Głupkowate. Sio! Dobra, nawet... Wow! Nie mam zamiaru z nimi walczyć. I takim oto sposobem dostaliśmy się do pokoju. Dobra, teraz to rozwalamy. Mamy maksymalną ilość naboi. Tutaj też. I wchodzimy, bo tutaj mamy jakąś misję. Dobra, przyłączaj dźwignię. Dadam! Zamknęliśmy drzwi, a nasi bohaterowie, którzy tam zostali... Tak, sprawdź. Ach, ten strój dalej na mnie działa. Okej. Co to znaczy? Nie ma sygnału. No, jeszcze będziemy musieli teraz antenę pewnie sprawdzić. No nie, dobra, będziemy mieć kolejną misję. I gdzie teraz? Patrzcie, ryba. Okej. Mamy tu mapę? Mamy mapę. No jak widać, musimy się dostać do... gdzie? Gdzieś tutaj, do Sidedek. Najprawdopodobniej. Czyli trzeba wyjechać na górę. Znowu daleko, daleko, daleko. Ale mam nadzieję, że się uda. Bo jak wiemy... Wow! Kamil nie jest dobry w mapach. O, mój przyjaciel tam się strzela zamiast wchodzić. Wchodzisz? O, ciekawe jak to wziąć. Dobra, on niech się strzela. Chyba mogę go zostawić. I teraz, czekajcie, bo nie wiem, czy iść do tamtych drzwi, czy jechać tym na górę. No, idziesz? No, ale dobra, lepszym wyjściem chyba będzie pojechanie na górę. O ile to coś pojedzie na górę, nie na dół. Nie no, bo dobra, pojechało na górę, zobaczymy teraz sobie na mapę. O, mamy filmik. O, śmigłowce na tym statku już, super.
Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Co, okazało się, że są dwa takie statki? Już nie ogarniam trochę. No dobra, zobaczymy, co dalej będzie. Tak, tu mamy naszych drugich bohaterów. Mamy wczytywanko. A tu są nasi właściwi bohaterowie. Teraz musimy gdzieś się dostać. Ach, tylko kwestia tego, czy mam iść teraz do tamtych drzwi, czy tutaj. Czekajcie, muszę zobaczyć na mapkę. My jesteśmy tu. Rurą wyjdziemy tu. Czyli wychodziłoby na to, że trzeba iść tutaj. O ile się nie mylę, to czekajcie. Pójdziemy kawałek w stronę tych drzwi i być może wszystko się wyjaśni. Uwaga. Nie. To nie jest tutaj. To nie jest tutaj, na szczęście. Tak więc idziemy sobie rurą. Tak, zawsze uwielbiam chodzić rurami. Żartowałem. Dobra, mam nadzieję, że teraz to się uda. No, właśnie. Tap, 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 tap. Tak bezpiecznie się tu czuję. Zeskok. Ha. Ale po co nas skacze i tylko se nóżki psuje? What the fuck? Co to jest? Myślałem, że jakaś groźniejsza bestia. O, jeszcze wybuch, super. Straciłem tylko na niego amunicję. No nic. Jak teraz monotonne wchodzenie do góry. Tup, 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 tup. Ty mi tu nie rozmawiaj, patrząc na mój tyłek. Jeszcze wyżej, tak? Kurde. Wysoko. Oj, wysoko. Dobra, teraz trzeba zobaczyć na mapę. Tak wygląda na to, czekajcie. Wygląda na to, że jesteśmy blisko i musimy się dostać do głównego holu. Ale wiecie, jak to ja mam z tymi poznawczymi tutaj rzeczami. Okej. Mam nadzieję, że tu potworów nie będzie. Tutaj mam iść? No wychodziłoby, że tak. Aha, tylko że tutaj... A nie, są te drzwi, dobra. Zamknięte, super. No nic, może się mylę. Chociaż nie, ten też się powinienem dostać. Przecież tutaj będzie główny hall. Tak więc... Znowu się mylę. I tu mamy nasze lagujące drzwi, które otwierają się wieki, po prostu wieki. Mam ich już ich dość, bardzo, bardzo, bardzo dość. No. Tak, i już mamy cel. Słyszałeś to? Pewnie. Więc zmierzamy. Tu chyba jest winda jakaś, tak? Tak, tu jest jakaś winda i w niej mamy cel. Jeszcze tą windą nie śmigałem. Patrzcie, jaka luksusowa. Jak na Titaniku. Pięknie. Ojejku. Co mnie straszysz? Wow! Co to jest? What the fuck? No właśnie. Też jestem ciekaw, co to jest. I skąd się tu to wzięło? Mogę stąd wyjść? Wow. Na razie dobrze, że to mnie nie atakuje jako tako. Co to ma być? Wolę ze snajperki do tego strzelać. Nie będę tracił innej broni. No strzelaj do tego! Pięknie. Mam nadzieję, że wkrótce ruszymy dalej. Uważaj za tobą. Pyk. Nie trafiłem, bo to ma dość gruby pancerz. I trzeba strzelać w ten środek najprawdopodobniej. Oj. Ta winda ledwo co się rusza. No, wal!
Ach, patrzcie, pazurkami się wzięła. No nie mówcie, że to jest boss. Jakiś taki dosyć dziwny. No i... Wow. Hello Kitty. No. Traf ten środek. Ciekawe co będzie jak... mi się cała amunicja straci. Ojejku. Wolę już nie wiedzieć. Dobra, jedziemy wyżej. To dobry znak. Ciekawe skąd tu się to wzięło. Skoro tutaj już nie ma wyżej niczego. Dobra. Coś tam się nam udało. Ciekawe, czy to już koniec rozdziału? Na szczęście nie, bo by był kolejny krótki odcinek. Okej. Jesteśmy na jakimś dworku. Zielsko. Może zajrzymy w końcu do tego, bo dawno nie ulepszałem jakichś rzeczy. Dobra. No sio mi z tym. No, do widzenia. To by się dało ulepszyć. Cokolwiek tutaj mamy. To sobie damy tu. To sobie damy tu. I to sobie damy tu. Okej. Tak więc czekajcie, na wszelki wypadek sprawdzę. No sio, wracaj. Czy to w ogóle działa? No. Nie, no dobra, już jest, okej. Mogę coś jeszcze w tym ulepszyć? Tak, to sobie damy tu. Tego nie mogę. Nie, tego jeszcze nie mogę, szkoda. Zobaczymy, czy snajperkę coś możemy. Też nie. Dobra, to na razie to sobie zostawiamy. I przeglądamy... O nie, tu pewnie będzie boss, skoro są te wybuchowe beczki. To czekajcie, sobie przeładuję każdą broń. Okej. Aż się boję, normalnie aż się boję. Patrzcie, ile tych rzeczy tutaj leży. Wow! Tak, i tego się bałem. Sio! Oła! Oho. Dobrze to nie wróży. Nie wiem co to jest. I nie chcę wiedzieć. Tak, zdychaj. Nie wiem nawet do czego strzelać, powiem wam. Dobra, idziemy ko kolejnej. Patrzcie. Pięknie. Zdychaj. Ale go sadzę. No niestety nie trafiłeś, kotku. Bierzemy granata. Ojejku. Trochę nie trafiłem. No chodź tu. No chodź. Wow. Dobra, uleczę się. No łatwy to boss nie będzie. No zdechnij. Wstawaj. Ojejku, przecież jak on się tak rozpędza, to ja nie wiem jak ja dam radę. Dobra. Nie wiem, durnowaty boss. Oła, oła. Czy on kiedyś zdechnie? No i dobra, nie trafił. Ładujemy. No zdechnij. Fuck. Oła. No padaj. Ojejku. Dobra, na szczęście nie trafił. Szukamy dalej różnych pomocnych rzeczy. Tu kwiatek.
sio, patrzcie, z bliska go. No sio ode mnie. Dobra, coś tam wziąłem. Twarda bestia, przyznacie. Uwaga. O ja, myślałem, że on będzie biegł. Wstawaj. Dobra. Wow. Dobra, na szczęście nie trafił. No i nie mam amunicji. Ciekawe, jak ja tego pana... Wow, rozwalę. Nie mam pojęcia. Nie mogę go kopać. No niedobrze. Oła. Dobra. Udało mi się odejść. Nawet nie wiem, czy ja go dobrze atakuję. Wydaje mi się, że nie. Padł? Jest, w końcu. O Boziu. No przyznacie, nawet był trudny, no ale raczej dosyć twardy. Pod względem ataku nie był taki dobry. Dobra, wszystko. Dobra, wszystko chyba przeskanowane. Lol, ile ja to będę mógł skanować, patrzcie. Skanuję i skanuję. Dobra, aż sobie roślinkę uzyskamy. Nie, chociaż tutaj już chyba nie ma. Nic. Tu też, okej. To możemy sobie iść dalej po drabince naszej. Okej. Wow, 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 naprawdę nie było łatwo. Myślałem, że już coś robię źle. Okej, mamy jakąś kartkę. Ta karta nam się oczywiście przyda. Dobra, książka. Bla, 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 oczywiście, tak jest. Takim oto sposobem wchodzimy do drzwi. Mamy kartę. Jesteśmy na powierzchni, dobry znak. Tu coś leży? Okej, naboje. Idziemy. Jakoś trzeba wejść na górę. Tu mamy schodki, o, kwiatuszka. Kwiatuszki nam się przydadzą. Ciekawe, czy ta gra będzie jeszcze trwała długo. Patrzcie, tu mamy podgląd na cały statek, może i takie tam. I wchodzimy wyżej. I tu mamy cel. Jest, mamy cel. Mamy cel, mamy cel, mamy cel. Tu jest jakaś wieża kontrolna, yeah. Ale niestety musimy to odkręcić naszym uniwersalnym śrubokręcikiem. I trzeba będzie to ułożyć jakoś. No dobra, Kamiś, postaraj się. Huh. Ciach, ciach, ciach. 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 Już jesteśmy blisko. Pyk. Jest, oczywiście nam się udało. I co w związku z tym? No i chyba działa. Tu baza, odbiór. Jest, usłyszeli nas w końcu. Udało się. Dobra, porozmawiajcie sobie, ale nie czas na takie rzeczy. Skąd wiesz? No tak, dobra, mamy kolejny filmik. I coś mi się wydaje, że to będzie już koniec dzisiejszego odcinka. No nasz szef się zwiesił lekko. Poczekaj! Tak, on teraz sobie ogląda filmy porno w necie. Tak, mamy mapę świata. Satelity. Ach, zawsze lubiłem takie duże, duże zabaweczki. Taką satelitą bym się pobawił, postrzelał w coś. Kubek przewróciłeś, dziadu. Dante, tam był napis na Dante na książce. You
Tak, tu mamy nasze postacie. Co się dzieje? Już mam dość tego statku, powiem wam. Mam nadzieję, że w końcu się z niego wydostaniemy. Już wolę jakieś góry. Ale ten statek raczej już jest praktycznie w całości przeszukany, więc wątpię, czy będziemy jeszcze na nim. Mam nadzieję, że już nie. Tak, nasz szef przyćpał i ma trochę banie. Ach, ta mrożąca krew w żyłach akcja. No i dobra, udało nam się ukończyć epizod 6. Tak, end jak widać. No i cieszymy się wszyscy ładnie, pięknie. Tak trochę nam to zajęło, ale no jak widać epizody lecą bardzo ładnie. No czekamy teraz na epizod 7. Mam nadzieję, że również będzie tak emocjonujący jak ten. Tak, tutaj mamy jakąś tam nowość. Tak, zapisywanie i tyle. Widzimy się w kolejnym odcineczku z tejże pięknej gry. Cześć!